Witam wszystkich. Dzisiejszą eksplorację przeprowadzę na życzenie moich fanów. Być może są to fani motoryzacji, bo poprosili mnie, abym jeszcze raz zajrzał, w jakim stanie są auta, które niegdyś odwiedziłem. Jest między innymi w nim Mercedes, jest Audi i jest jeszcze jedno auto, które nie zlokalizowałem, ale mam nadzieję, że w tym odcinku wam je pokażę. Mam tylko jedną nadzieję, że Mercedes nadal stoi i miewa się dobrze. Zaraz to sprawdzimy, chodźcie. To nie jest pomieszczenie, w którym znajduje się Mercedes, dlatego od razu się udamy w tamto miejsce. Obok garażu z Mercedesem stoi fabryka jakaś. Być może będą gdzieś otwarte drzwi i spróbujemy tam zajrzeć. Oto i nasze autka. Odnoszę wrażenie, że troszkę się zmienił Mercedes. Na samym wejściu już widzę, że jest wybrakowany. Wcześniej były tutaj lampy. Najprawdopodobniej Mercedes z dnia na dzień jest okradany, rozbierany na części. Skóra w nim nadal wygląda dobrze, ale widzę, że podsufitka też już zaginęła. Klapa otwarta, jednak silnik chyba jest kompletny. Mercedes 116. Taki to jest model. Myślę, że i tak, mimo jego aktualnego stanu, nadal ktoś by chętny był na niego. Blacha jest w bardzo dobrym stanie. Nie widać nigdzie rdzy. A Audi? Audi się nic nie zmieniła. Od początku była niekompletna, więc wiele z niej już nie można było wyciągnąć. Publikując wcześniejszy film, ktoś napisał, że Audi, która stoi obok, trochę gorzej wygląda, ale jednak jest bardziej rozchwytywanym autem.
Spróbujemy zajrzeć teraz do tej fabryki przed nami. Przed nami stoi jeszcze jeden Mercedes. Zawsze był zamknięty. Nie wiem, czy teraz będzie otwarty i będzie można do niego wejść, ale widzę, że już ma powybijane szyby. Tutaj się ostały jeszcze kołpaki. Nadal wygląda dobrze. Powodem tego jest to, że stoi pod dachem. Jeszcze długo będzie wyglądał w miarę dobrze. Nie widzę tutaj żadnego wejścia. Wszystko pozamykane. Na dole najprawdopodobniej też. Chyba nie będę w stanie dostać się do środka.
No niestety, możemy jedynie jeszcze popatrzeć chwilę na te wraki samochodów i powoli będę uciekał do domu. Do gigantycznej fabryki niestety nie wejdziemy. Mam nadzieję, że fani motoryzacji są zadowoleni z tego filmu i że znowu mogli zobaczyć tego pięknego Mercedesa. Jak widzicie, jest w coraz większym rozkładzie. Ten rozkład powodują ludzie. Ludzie zabierają części z tych samochodów. Niebawem pewnie nie zostanie już nic. Na razie, trzymajcie się i do zobaczenia znów za tydzień w filmie.